Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w gminie Nadarzyn dzisiaj. Dzisiaj dzień Nadarzyna na antenie Radia Bogoria. W studiu nasz gość, a my dzisiaj pytamy we dwoje. Agnieszka Goleniak i Mieczysław Osiadacz. Dzień dobry. A nasz gość Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam witamy Państwa. Bardzo serdecznie. Witam. Gmina otrzyma ponad 600 tysięcy złotych wsparcia unijnego na ograniczenie niskiej emisji. Tak jest, dokładnie 611 tysięcy, 28 gospodarstw domowych zostanie objęty tym dofinansowaniem. Wartość projektu to prawie milion 200 złotych. Jest to projekt, w ramach którego mieszkańcy będą mogli wymienić piece węglowe na piece niskoemisyjne i na bardziej ekologiczne źródła gazowe czy biogazowe. Natomiast niektórzy z nich będą również podejmowali działania związane z termomodernizacją. Ja tylko dodam, że jest to bardzo, naprawdę bardzo trudny projekt do realizacji przez urzędy gminy. My jesteśmy praktycznie tylko pośrednikiem, musimy znaleźć wykonawcę. I wiadomo, że te działania się dzieją w domach i to będzie na pewno niosło, bo już mamy doświadczenie, niosło wiele problemów i konfliktów. Mam nadzieję, że uda nam się razem z mieszkańcami i z wykonawcą przejść przez to w miarę spokojnie. Ale trzeba te projekty realizować, bo wiadomo, że wszystkim nam zależy na czystym, ekologicznym powietrzu. Głośno się mówi o zmianach podatkowych w Polsce, przez to zmniejszą dochody gminy, nie będzie łatwiej o te pieniądze. No będzie dużo trudniej. Oczywiście wszystkie zmiany, które służą ludziom, służą mieszkańcom, więc obniżenie podatków, uważam za właściwe. Natomiast no też trzeba wziąć pod uwagę, że te pieniądze będą w jakimś sensie wyciągane również z budżetu samorządów. No nie tylko rząd centralny będzie, że tak powiem, tracił pieniądze z tych podatków, ale również samorządy. Jeżeli, a mówi się o tym, że raczej nie będzie wyrównywania, o co samorządy się starają, żeby rząd centralny wyrównał tą stratę. W naszym przypadku w roku 19 i 20 wpływy do budżetu będą z tego tytułu mniejsze o prawie 4,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo, bo to są pieniądze, które możemy przeznaczać na inwestycje bądź na bieżącą działalność i utrzymanie gminy. No jakoś będziemy musieli sobie radzić i wszystkich nas prędzej czy później, no budżet nie jest bez gumy, wszystkich nas prędzej czy później pewnie będą czekały podwyżki nie tylko cen żywności i energii, ale być może również i podatków i z tego sobie musimy zdawać sprawę, albo obniżenie ilości inwestycji. Wręczył Pan nauczycielom stopnie awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego, a chcę też zapytać, jakie prace remontowe przeprowadzono na terenie gminy, w szkołach, w placówkach? No są to cykliczne, normalne, coroczne działania, gdzie w okresie wakacyjnym przeprowadzamy te remonty, o które wnioskują dyrektorzy i te, na które nas stać, bo to też potrzeb jest bardzo dużo, ale na szczęście mamy w dużej mierze nowoczesne i nowe obiekty oświatowe, więc nie ma z tego aż tak wiele. Normalne, cykliczne prace, to co trzeba było pomalować, bo zostało zniszczone i pobrudzone w okresie roku szkolnego się zrobiło, naprawa schodów, naprawa ciągów komunikacyjnych. Tam, gdzie była taka potrzeba, to takie działania podjęliśmy. Oczywiście są to odpowiednie środki zagwarantowane w budżecie i w ramach tych pieniędzy te prace zostały wykonane. Pump track działa, można z niego korzystać. Można, trzeba tak, z niego korzystać. Trzeba korzystać. Korzystając z okazji, pamiętajcie o kaskach i ochraniaczach. Bo to bardzo ważne. Ważne tak. Bezpieczeństwo młodych ludzi, jeżeli dokładnie. Wchodzą właśnie na takie miejsca i korzystają. Będzie pan czytał na Narodowym Czytaniu? Na tak, będę czytał. Czytamy Katarynkę z tego, co słyszałem. Tak, tak. Jeszcze nie 7 wiem, jak, września. Jeszcze nie wiem, jaki fragment. Ale myślę, że do 7 września zdąży się dowiedzieć. Czytamy na rynku w Nadarzynie 7 września, Narodowe Czytanie, czytamy Katarynkę, zapraszam serdecznie. Potem 8 września o godzinie 17 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, druga już gala nadarzyńskich pereł kultury, sztuki i nauki, gdzie nagrodzimy tych najbardziej wybitnych w tym względzie mieszkańców naszej gminy. Później 14 września, o ile dobrze pamiętam, Stowarzyszenie Szlakiem Tęcza Osób Niepełnosprawnych organizuje coroczny bieg, fantastyczna impreza, na której po prostu trzeba być. Niespodziankę przygotowuje również Stowarzyszenie Proaktywnych, ale to już oni się chyba będą chwalili, więc nie będę im tego odbierał. Naprawdę dzieje się bardzo dużo, więc zapraszamy do Nadarzyna.